Zagrożenia związane z unijną strategią wobec lasów były tematem wczorajszego posiedzenia Prezydenckiej Rady do Spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Dokument zatytułowany Przywracanie przyrody do naszego życia, opublikowany przez Komisję Europejską w maju 2020 roku, wcześniej nie został poddany konsultacjom. Bruksela poprzez jego zapisy wymusza poszerzenie ochrony biernej kosztem czynnej ochrony przyrody. Te zapisy wprost stoją w sprzeczności z modelem leśnictwa, jaki dziś sprawdza się w Polsce. Dlatego do unijnych propozycji rząd odnosi się bardzo krytycznie, co wybrzmiało po spotkaniu Prezydenckiej Rady do Spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Natomiast metody, które zaproponowała Komisja Europejska osiągnięcia tego celu ochrony bioróżnorodności, uważamy, że są nietrafione i będą nieskuteczne, wręcz mogą zaszkodzić. Oczekiwania wpisane w unijną strategię, m.in. objęcie ścisłą ochroną 10% obszarów lądowych, mogą uderzyć w gospodarkę leśną i przemysł drzewny. Dla mnie jako głównego konserwatora przyrody najważniejsze w tym zakresie jest to, że objęcie ochroną ścisłą w takim rozumieniu polskim, czyli ograniczenia działalności człowieka na tym terenie może prowadzić do zaniku różnorodności biologicznej. Wiceminister Małgorzata Golińska podkreśliła, że unijna strategia może być próbą wejścia tylnymi drzwiami w kompetencje państw członkowskich. Obecnie prowadzony model gospodarki leśnej, który wypracowała Polska, jest najlepszym ze sposobów czynnej ochrony przyrody. W stuletniej historii gospodarki lasów państwowych w Polsce, mimo prowadzonej funkcji gospodarczej lasów, żaden gatunek nie ucierpiał. Żaden. Wręcz przeciwnie, że to właśnie lasy gospodarcze, te prowadzone przez lasy państwowe, przyczyniają się do utrzymania tej bioróżnorodności i również te lasy spełniają w ten sposób funkcje klimatyczne. W ocenie doradcy prezydenta Andrzeja Dudy Pawła Sałka, który koordynuje pracę Prezydenckiej Rady do Spraw Środowiska, nie powinno się nakładać na Polskę dodatkowych obowiązków, których nie będzie ona mogła spełnić. Nasz kraj nie może też ponosić sankcji z tego tytułu, że mamy dobrze zachowaną ochronę przyrody.